Tam na konferencji pomeczowej, tutaj przyłyślałem za Wrocław Arkę Gdynia, w którym Ślęza przegrała 58-63. Są z nami trener drużyny gości, pan Gunnar Zwetra, zawodniczka Arki Marisa Kastanek, trener Arkadiusz Rusin oraz Neva Majowanowicz. Jako pierwszego komentarz pomeczowy poproszę. It was not easy for us for sure, so as usually it's here, Ślęza played very aggressive and very physical. But I think there was two breaking moments in the game. This end of that second quarter when we came back to the game and got this lead. And then also beginning of the like first part of the third quarter when we took this control of the game. For sure I'm not happy about what happened at the last 5 minutes. So, but anyway, I'm happy that we won the game. And it's a big win here in Wrocław always if you can do this. And I want to wish good luck to Wrocław in the next games. Thank you. Marisa? Yeah, we knew coming here it was going to be tough. Coach Adek always has some plan up his sleeve, and we knew they were going to trick us somehow, some way. So we were ready for this. Like Coach said, we can't be this team where we get up and then go down, and get up and go down. So we have to fix that, but good thing to come out with a win, and we can move on to our next game. Thank you. Teraz ten gratuluję zespołowi z Gdyni. Korzystając z okazji też jeszcze raz pogratuluję trenerowi zespołowi zwycięstwa w Eurolidze, bo myślę, że to też jest dla nich bardzo ważne. No cóż, my graliśmy na tyle, na ile pozwalają nam nasze umiejętności w tym meczu, dopóki się trzymaliśmy planu w pierwszej połowie. Było wszystko ok. Przegraliśmy fragment 3-14 i to tak naprawdę zaburzyło nasz rytm. No i wejście Gdyni w drugiej połowie, początek drugiej połowy też przegraliśmy tam bodajże około 10 punktów. Jeżeli jest taki fragment, że przegrywamy 20 punktów z tak klasowym zespołem jak na naszą ligę, ciężko z tego się podnieść. Skuteczność szczególnie za 3 jest w tej chwili naszym dużym problemem. Jeżeli nie możemy pocelować, to ciężko tych punktów zdobyć. Myślę, że 63 punkty stracone. Może jakiś tam nasz plan przed meczem wypełniać, ale zabrakło nam ofensywy. Dziękuję. Dziękuję. Teraz na razie. First of all, congratulations for Gdynia on this big win. I mean, they basically say everything. We had one really bad part in the second quarter, and when you play against good teams like they are, they use every mistake, and they did it good. And we can be, I mean, satisfied with the way we play in some moments, but we need to know who we face and what we are doing, and this is our home court, and we always need to give our best, and I don't think we gave today, so we need to work better and try to improve every day and forget this game as soon as possible and go on to the next one.